kolejna słoneczna, piękna letnia niedziela. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj 11 ligocka familijna Rajza, czyli 11 ligocki rodzinny rajd rowerowy organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ligoty, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Czechowice-Wiedzice. Generalnie rzecz biorąc, jeden z dwóch rajdów, w którym ja uczestniczę, aczkolwiek coraz mniej się mi takie rajdy podobają. Bo ten rajd dzisiaj ma poważna konkurencja, a mianowicie na trasie Katowice-Gliwice odbyło się dzisiaj Śląskie Święto Rowerzystwo. Pytanie tylko, czemu mnie tam nie ma? Ale niestety, jeszcze dzisiaj trzeba będzie iść do roboty. Tak to wygląda. Sobota i niedziela robocze. W moim wypadku, aczkolwiek zawsze można sobie dać dzień wolny. Zostało nam jakieś 10 minut do startu. Myślę, że będzie się bez defektów. Ostatnie defekty to moja specjalność. Opona szwalbę powróciła. Okazało się, że jej nic nie ma. A jakże tam w poprzednim razie dodał ożynka. Była przyczyną tego wszystkiego. Jest cicho tutaj. Dobry. Ciekawe, czy mówi się dobra dętka. Ta nie była ani dętka, ani opona. Owika. Owika? Aha. Po prostu jak ją, jak centrowali koło, źle ją założyli. I odwrotnie. Cięła dętkę. Od stroną? Tak, cięła dętkę. A to jeszcze rzadko, bo teraz większość są dwustronne, są gładkie, wiesz? Ale, no. Ale musiała być jeszcze... A teraz mam taką od szwalby i ona jest przyklejona po prostu. To ja my ją w tym co mi ukradli, miał klioną. Było, ja nawet tu bym musiał być trzy szprychy do wykręcić, to trzeba było odrywać. No, to dokładnie. No. Witam wszystkich Państwa, całe rodziny, dziadków, począwszy od dziadków, rodziców, dzieci, którzy bohatersko chcą przebyć tą 25-kilometrową trasę. Życzymy, żeby ona szczególnie bezpiecznie przebiegła. Witam tych uczestników, którzy od lat już z nami jeżdżą, od 11 lat. Tutaj z przewodnikiem Jurkiem Bożkiem. Więc 5, 4, 3, 2, 1, dzwonimy! Dobry.
kolega ta nie kojarzy. Ale słuchaj ty, stary. A wiesz ty, kurde, to twoja prawa ręka, ale... Cześć. Dobry. Faktycznie jedyny co to wszystkich rajda? No tak, tak wychodzi ze statystyk, tak, no. Tak. Na dziesiątym był jedyny rower. Na dziesiątym był. Zaraz. Na pierwszym to nie, że był jedynym uczestnikiem, tylko że był na wszystkich. No tyle, że wtedy uczestników chyba było z 30. A może ja to powiedziałem, jako jedyny, który był na wszystkich. No. Ale ja to tak rozumiem. 30, a teraz co najmniej 250 zapisanych. To najważniejsze, bo ja na przykład nie jestem zapisany. No i jak tam teraz? Ty fajnie jeździsz, prawda? Właśnie. To jest w ogóle bajka teraz. Długo to trwało, ja robię. Powiem panu tak, że sama robota tam trwała nieco ponad miesiąc. I naprawdę widziałem to wszystko, bardzo fajnie to robiło. Dobra firma. Tak. Tylko, że teraz jakiś idiota wylał tam rtęć na drogę. No właśnie nie wiem co to jest. I wczoraj był drugi przypadek już. Tak, wczoraj był drugi przypadek. Koło prywatnej. Każda ilość jest zła. Koło prywatnej posesji. To było tak gdzieś taki metr taki. To znaczy my to zbadaliśmy, tego było tyle co w dwóch termometrach. Tyle. Tak. Ale bardzo dobry pomysł tam zrobili, że ten krawężnik dali. No tak, tam gdzie się da, to się daje teraz. To bardzo, bardzo wzmacnia żywotność. Nie, bo tam, bardzo. Tam też traktory. Tu jakby były takie, no te przecież. Traktory do pól też jeżdżą, no to wiadomo, nie? Taką 6 osób w zimie, można w mrozie, 36 stopni, czy ileś tam ta woda ma. Podgrzewają 6 ludzi do tej wielkiej beki. Takie wiatry na wózkowe. Tu zostawiamy rowery na tym placyku i tu pod tymi drzewami. Tu zostawiamy rowery. Ja to każdy życzę powiedzieć. Tu zostawiamy rowery, tak? Dobrze, dziękuję. A tam można na trawce też? Dobrze. Tu zostawiamy rowery, można tam na trawce, tu się muszą rowery. Witamy na terenie kompleksu Ligota Noclegi. Od kilku lat takie fajne miejsce tutaj istnieje. Półmetek ligockiego rajdu. Co? Fajna woda. Thank you.
Szukamy naszych, ale tego gościa to jest zawsze szacun. No niewątpliwie fajne miejsce tutaj. I to w mojej miejscowości. Nietypowe wyposażenie. Teraz jest już teren Woronowa. Ja to chyba. Nie, 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 to chyba.
To by moja wina. Nie by to może. No, to mam też trudny bieg. Jest górny bieg rzeki, która ma dwie nazwy. Jedna jest oficjalna, druga nie. Oficjalna jest Borówka, a cała Ligota, cały Zabrzeg i cały Bronów mówią Wałówka. Można, można. Ale na mapie jest Borówka. Też nie wiem skąd. Może no, dlatego, że z Borowin płynie na Rotuzie, no ale nie sprawdziłem tego dokładnie. Jesteś tu? O, teraz będzie asfalt. Jasna dolina. Gospodarstwo rybackie Szramek. Bardzo dobre ryby mają. Droga prywatna. Jest zgoda na przejazd. Do naszej gminy, konkretnie do Zabrzega i Bronowa. Aczkolwiek jeden dom tutaj należy do Ligoty. Wyproszę sobie jeszcze. Thank you.
czasami się zdaje, że tak. Kółek. No. Na chwilę. To już droga ze stacji towarowej Zabrze w Czarnolesie w stronę Ligoty, konkretnie Miliardowic. Słuchajcie, nie znaleziono. Dochodzenie jest, ale trudno powiedzieć. Ale były trzy wozy strażackie, no i chemiczną też wzywali z Bielska. A czym to zbierali? Jakimś gazem. Jeszcze co najgorsze, dzieci się tą rtęcią bawiły. No to się też bawi. No ja też. Bo to było zabawne. Mówię już szczerze. Nikt wtedy nie myślał, że to jest niebezpieczne. Teraz pojedziemy fragmentem, który był w listopadzie w zeszłym roku robiony. Tak? Tak. Już remontu wymagali? Znaczy się nie, a wtedy, przed tym, jak tego asfaltu nie było, to była masakra. No to my tu przyjechali chyba na któryś rajd jakoś. No ale jak asfaltu nie było jeszcze. Czyli gdzie jest? No, ale było prawie 20 lat czekania. Długie czekanie, lepsze śniadanie. No różnie to bywa. O, zabytek. O, dokładnie. To on ma pełno takich zabytków. Tak? No, tu jest ten odcinek. Ja się udało, czyli przynajmniej te szyki robić. Tak, i pod tym jest jeszcze beton. Droga nie do zdarcia. U nas na osiągu też na północy. Czyli tylko asfalty wylewać. Jak mówię, jak macie asfalty wylewać, to nie rób się wody. Bo to nie ma żadnego wkrótce. To żniwa. No, świetnie. Pszenica, lato się urodziła. Nie położona jeszcze? No była w zeszłym roku, była kukurydza i przeszła wichura i ją położyło. Ale jakimś cudem stała potem. Tak? No kukurydza to jest w sumie twarzy. A tu widać, że stoi jak dół. Tu była właśnie ta rtęć. Tak? Tak, teraz żeśmy przejechali. Słuchaj, a tu bez samochodu ma nie ruszy. Tu nie jeździ jakiś bus albo coś. Jeździ, tu jest pętla. Jeździ? Aha, jest, to faktycznie. No tu już jest Bronów, ten dom już jest w Bronowie. Tylko tu jest problem właśnie z odwodnieniem. A czasami jest tego więcej, nie? Czasami jest cała zalana. Wyprowadzić rurą na niższy teren, pułap. Właśnie ten tutaj, z tego domu, on tutaj walczy też o to. Bo jak jest dużo wody, to autobus przejedzie i fala idzie prosto na jego ogród. No nie ma jeszcze takiego zaniżenia, jak to można... Tu jest rów. Tu, jest? W tym miejscu, tak. Tylko, że oni to tutaj popierniczyli, jak budowali kanalizację. Tak? Zatkali. Aha. Oni pomimo, że go odprowadzili do rowu, to tak i tak jest. Zatkane jest, tak.
będzie w czwartek procesja miliardowiska szła. Tak jak teraz jedziemy. Procesja jaka? Bożego Ciała. To jest sporo, nie? No, 4 km w sumie będzie. Ale ksiądz miliardowic też rowerzysta zapalony. Może na rowerach będzie, żeby było szybciej. Teraz taki mój znajomy z Włodzisławia Śląskiego w tym tygodniu jechał od Świnoujścia, od niemieckiej granicy do tego przekopu, co na Zalewie Wiślanym tam robią, do granicy z Rosją. Całe wybrzeże w ciągu tygodnia przejechali. Po 100 km dziennie. Robić i tyle. Wystarczy, nie, że to... trochę więcej wody poleci i będzie po drodze. 10 km trzeba posłać w tej wersji. Ja też mam taki problem z głupim przejściem dla pieszych, komórki wciąż. Droga taka długa jak Traugutta. Na Traugutta 7-6 dla pieszych, a na tej ani jeden. O właśnie. No i oczywiście zerwują to na prezesa Brudki, czyli tego. Żeby on sobie sam zrobił, jak chce mieć mnie. Głupota kwitnie coraz bardziej. Dokładnie tak. W zeszłym roku byłoby mnie tutaj auto podkręciło. Ja jechałem tam, z tamtej strony, nie? A on jechał tak jak my. Centralnie pół metra przed rowerem przejechał, a tu jak wrykstał. Ale to po prostu jego wiózł. Tak, tak. Zagapił się, czy... On stanął, popatrzył się na mnie i chyba uznał jeszcze, że przejedzie. Aha. To było jakiego czeka. No. Tu i kiełbasa, ale tak. Szkoła podstawowa numer 2 w Ligocie, proszę Państwa, najwięcej rowerzystów ma w przeliczeniu na jednego ucznia. I brawa dla tej szkoły, dla Pani Dyrektor, zapraszamy uczniów, najlepiej wszystkich, z Panią Dyrektor na czele. O odebranie mamy 5 piłeczek dla szkoły, bardzo prosimy, z Panią Dyrektor i wszystkich uczniów, najlepiej naszej szkoły, żeby się pokazali, że oni są z nami. Zapraszamy serdecznie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie, zapraszamy, chodźcie, nie wstydźcie się. Chodźcie, pokażcie się, że jesteście, że jeździcie na rowerkach. Super, wasza szkoła piękna, jak widzę te rowerki pod szkołą, naprawdę to dech zapiera. A Angela Michael powiedziała, że życie nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. I patrząc na naszą szkołę i ilość rowerów pod szkołą, zapiera dech w piersiach. Dziękuję bardzo jeszcze raz pani dyrektor, pani uczniów i dziękuję, znakomita sprawa. Myślę, że piłeczki się przydają. Dziękuję bardzo. Oczy zamykać, proszę. I puszczę to w obiekt. Jak się czystuje. Puszczę to tam w obiekt, dalej. Mogę tylko powiedzieć, że jest to bardzo wysoki numer. 200 i plus. A te plus to jest 1 i 8. 218. Dziękujemy za wylosowanie szczęśliwego numerku i proszę tutaj rodziców o zgłoszenie się do odbioru nagrody. Brawo! Czyli najliczniejsza rodzina, najmłodszy uczestnik, który samodzielnie pokonał trasę, najmłodszy uczestnik i najstarszy uczestnik rajdu. Zapraszamy o odebranie statuetek, jeżeli Państwo jeszcze są z nami. Jeżeli nie, to dotrzemy jakoś do domu. Postaramy się. No to zakończył się już dzisiejszy rajd. Następny za rok. I teraz
nawiązując do tego, co powiedziałeś, jadąc na tym rajdzie, to jest nudne. No, muszę powiedzieć, że nie do końca tu jest racja, bo jednak nie uczestniczyć w rajdzie, w którym cię witają, no zostałeś dziś opowitany, nie nagrywałeś tego, z racji tego, że tam padło też moje imię i nazwisko i no raczej nie jestem za tym, żeby ujawniać swoje dane osobowe publicznie, ale oczywiście na rajdzie jak najbardziej, z tym, że nie w internecie. Myślę, że każdy to zrozumie, bo różne kretyny w internecie siedzą. Ale generalnie rzecz biorąc, rajd jak najbardziej fajny. Chociaż to taki rajd, taki do dzieci. Jak to się zwykle mówi. Godo, po naszemu. Druga sprawa jest taka, że dzisiaj w Katowicach Śląskie Święto Rowerzysty. Rajd rowerowy na trasie Katowice-Gliwice bodajże. No i konkurencja jest dość sporo, zresztą część rowerzystów tam pojechała dzisiaj i z drugiej strony też miałem chęć tam jechać, ale za 2 godziny jadę jeszcze do roboty, bo trzeba pracować, trzeba rozwijać polską gospodarkę, chociaż ona idzie coraz bardziej na dno, ale to już jest kwestia polityki. Cieszę się też, że udało mi się pogadać z zastępcą pana burmistrza. Były tematy do obgadania, fajnie, także dziękuję też mu bardzo serdecznie. Cieszę się też, że udało się z nim pogadać na temat pewnej ulicy w Ligocie, gdzie doszło niedawno do takich 2 incydentów związanych z wylotą rtęcią. No, tam się dziewczynki nawet tą rtęcią bawiły. Dzięki też strażakom, firemanom z OSP Ligota udało się to niebezpieczeństwo zażegnać. I mam nadzieję, że już żaden szajbut nie wpadnie na taki pomysł, żeby rozlewać rtęć na drodze. Wszyscy wiemy, jakie to jest niebezpieczne. Chociaż kiedyś to rtęć to była... no, powszechnie stosowano, zwłaszcza w termometrach, nie? Ale dzisiaj już się od tego odchodzi. No generalnie rzecz biorąc, pogoda się nam super udała. Dziękuję też organizatorowi. Przede wszystkim Towarzystwu Przyjaciół Ligoty. No i głównemu prowadzącemu ten rajd, panu radnemu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, Jerzemu Bożkowi. Roba tym razem bez nagrody, ale no siedzieć w chałupie przez taki dzień to byłoby po prostu gańba piorunowo. Dziękuję też wszystkim tym, którzy z nami jechali. Prawie 300 uczestników. Fantastyczna sprawa. No i cóż, widzimy się na następnym rajdzie ligockim. Na 12. Mamy nadzieję, że żadne pandemie ani inne przykre rzeczy nam tego nie pokrzyżują. A to jest też okazja, by pokazać moją okolicę. No, tu my jechali. Chętnie bym sobie jeszcze kajś pojeździł, ale niestety, jak wiecie, roba dzisiaj idzie do roboty na nocka, na 3. zmiana. Więc trzeba oszczędzać siły. Oczywiście na ta nocka jada rowerem. Bo jakżeby to inaczej. Jeździcie na rowerze. Pamiętajcie, że jedna zasada rowerzysty jest taka: ruch, oddech, wolność, energia, radość. Tym oto optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Trzymcie się. I do zaś.